Halo, dzień dobry, cześć i czołem, tutaj Paweł, rpgamer.pl i dzisiaj mam zaszczyt zagrać z wami w Baldur's Gate. Baldur's Gate 2 Enhanced Edition, najnowsza, świeżo jeszcze praktycznie przed premierą nagrywana rozgrywka z tej odnowionej wersji najlepszej gry RPG, jaka powstała w historii. Krótko mówiąc i bez zbędnego pitu. Co mamy? Bo jak widzicie już tutaj trzy księgi otwarte. Jedna to jest Shadows of Amn, Cienie Amn. Oczywiście w tym momencie gram na wersji angielskiej, gdyż jeszcze polska wersja nie wyszła, w ogóle jeszcze żadna nie wyszła wersja tak naprawdę. Możemy w tym momencie przed premierą zupełnie sobie spojrzeć na tą produkcję. Throne of Baal to jest oczywiście rozszerzenie, epickie uwieńczenie sagi. No i The Black Pits, Gladiators of Tay. Nie wiem jak to czytać. W każdym razie jest to druga część areny, która została rok temu przedstawiona jako rozszerzenie, w zasadzie takie samodzielne rozszerzenie przygody. Ale po kolei. Po kolei, bo jest naprawdę tych zmian masa, dużo, ogromnie dużo i w tym krótkim filmie chciałem wam omówić, powiedzieć o najważniejszych z nich. No, najważniejsze już widzicie, jedna gra, jedna instalacja, jedna instancja, wszystkie trzy rzeczy naraz, czyli mamy odświeżoną grę i wraz z dodatkiem wydaną jako totalnie nowy produkt. Shadows of Amn, odpalamy, patrzymy. Może nawet oglądamy. Pan zbrodni zostanie unicestwiony, ale spłodzi legiony śmiertelnych potomków. Tak to było? Dobra, to ja na razie się wyciszam i robimy klimatyzator. You spent your youth in the library fortress of Candlekeep. Under the kind tutelage of your foster father, Gorion. Imoen shared this home, a kindred spirit. Her background was as mysterious as your own. Gorion's murder brought answers to your questions when his killer, Saravok, was revealed to be your brother. You and Saravok were a product of the Time of Troubles, a chaotic period when gods were made flesh and forced to walk the earth. One such deity foresaw his own death and walked the land before the cataclysm. He left a score of mortal offspring, intended to be the fuel for his rebirth. The god was Baal, Lord of Murder, and you are one of his children. Saravok sought a war of sacrifice to prove his worth, believing he could become the new Lord of Murder. You killed your brother, sending his taint back to Baal. You were the hero of Baldur's Gate, but some suspected you shared the same lineage as Saravok. You departed soon after, under circumstances much darker than anyone would have believed. They came as you rested, figures cloaked in mist that clouded your thoughts, blurring the lines between consciousness and dreaming. There was no malice or hatred, no mention of an old score, only quick capture and the promise of grim deeds to come. O, tak, tak, to jest coś pięknego. Coś pięknego, gdy patrzy się na to stare klimatyczne intro. I już, mamy nowych towarzyszy, których już prawdopodobnie zdążyliście poznać, a jeśli nie, to krótka informacja na ich temat. Dorn, czyli
ork, półork, berserker, którego poznaliśmy w pierwszej części. Oczywiście demoniczny dosyć berserker, o czym jeśli graliście, to się zdążyliście już przekonać. Nira, czyli dzika magiczka, czarodziejka, wild mage, która bardzo ujmująco sobie poczyna i jest ona moją chyba ulubioną postacią z tych nowych towarzyszy. Rasad, czyli mnich, z którego zresztą poszukiwania brata i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy już jesteście na tym etapie, więc żeby wam nie spoilerować, będziemy z nim dalej wnikać w jego historię. No i nowa postać na horyzoncie, Baldur's Gate, czyli Hexad, złodziejka, bardzo tajemnicza, bardzo klimatyczna, którą spotkamy w gospodzie. No i zobaczycie, jak się rozwinie z nią historia, bo z tego, co wiem, ale nie powiem, jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowana, mroczna i takiego towarzysza wydaje się, że nam brakowało. Zacznijmy, bo to jest czterech bohaterów, którzy niezależnych, którzy mają swoje całkiem rozbudowane historie, którzy będą nam towarzyszyli. Jest to, jeśli chodzi o to Enhanced, ta rozszerzona edycja, to jest właśnie jeden z tych podpunktów, za który płacimy, prawda? Bo niektórzy narzekacze zawsze zadają pytanie, po co mi nowy Baldur's Gate, skoro mam i albo nie mam, ale mogę sobie modami to wszystko robić. Otóż nie, jest tutaj, wszystko jest praktycznie na nowo. Continue. No i oczywiście menu, zresztą jak widzicie, cały interfejs jest przybudowany pod monitory panoramiczne, pod nowoczesne komputery, które, no nie wiem, czy no, pewnie nie pamiętacie, ale to już wam tłumaczę i objaśniam. Baldur's Gate 2 pierwotnie obsługiwał rozdzielczość 640x480, chodził na sprzęcie Pentium 166 z 16 MB RAMu, zajmował w sumie 600 mega na dysku i takie mniej więcej były jak wymagania sprzętowe. No, w tym momencie domyślam się, że się nie zmieniły wiele, natomiast doszła obsługa nowego sprzętu, nowych kart graficznych, z którymi no, był problem, nie ukrywam, że był, zwłaszcza tam z intelowskimi był problem i to duży. Teraz już jest wszystko ok. Oczywiście lifting cały interfejsu, jeśli chodzi o rysowanie, tutaj twórcy z BeamDog stwierdzili, że do Baldur's Gate będą podchodzili tak jak do renowacji Kaplicy Sykstyńskiej, czyli aby nie zepsuć, a wydobyć na światło dzienne to, co w nim najlepsze. I tak się rzeczywiście stało. No tak. Czyli co dalej mamy? Nowy interfejs. Zaczniemy sobie. Zaczniemy. Chociaż nie, jeszcze tutaj powiem o czymś. How to play. Mamy tutaj bardzo fajne tutoriale. Jest tutaj, no bo wiadomo, dla starych wyjadaczy, dla starych wyg, którzy zjedli zęby na tego typu produkcjach, no nie ma żadnego problemu, żeby poruszać się po interfejsie, ale jak się okazuje, sporo młodych graczy, sporo nowych graczy, no ma problem z ogarnięciem tego, bo nie jest to gra taka jak wszystkie, jest to typowa gra, która, no, Infinity Engine, prawda? Czyli coś, czego nie było już od dawna robione. Więc mamy tutaj krótkie tutoriale wizualne, które pomagają ogarnąć wszystkim, którzy nie wiedzą, jak te opcje łyknąć. Tak więc wytłumaczenie, widzicie, ekwipunku, czy czarów, jakichś tam statystyk postaci, zdolności czarodzieja, zdolności kapłańskich, zdolności złodziejskich. No jest to naprawdę rozbudowane i system jest ogromny, żeby go w ogóle pojąć, doświadczyć, trzeba naprawdę spędzić sporo w
w grze. Dobra, ale zaczynamy z single player, bo chciałem wam pokazać nową grę z tworzeniem postaci. Właśnie, bo to jest bardzo istotne. Oczywiście nie będę teraz grał, nie będę, tylko chciałem wam pokazać nowe portrety, bo to jest też poza interfejsem, są też nowe narysowane w klimacie portrety dla naszych bohaterów. Swoją drogą świetne, ja jestem wielkim fanem. Mamy tutaj cały zbiór od pierwszego Baldura przez drugiego z dodatkiem, aż do właśnie tych nowych kreacji. Bardzo, bardzo fajne. Ok, weźmiemy sobie jakiegoś, to już portrety z dwójki, weźmiemy sobie jakiegoś wesołka, jakiegoś na przykład człowieka z klasą. Jak widzicie, wszystkie klasy, jakie tylko D&D obsługuje, są do wyboru i jest to wspaniałe, bo mamy tutaj dodatkowe specjalizacje, Shadowmancer, jakieś tego typu rzeczy. To w ogóle tych specjalnych klas jest, no w zasadzie każda klasa ma, jak widzicie, coś nowego. Coś, czego jeszcze wcześniej nie sprawdzaliście. Paladyn, na przykład Blackguard. Tego nie było. Tak samo tutaj z Shadowmancera nie było ze złodziejem. Ogólnie mnóstwo dodatków, świetnych dodatków, rozbudowujących, urozmaicających bardzo grę. No, Jester, Błazen. Jak widzicie, no po prostu jest tego masa. Dalej mamy charakter, wybór charakteru. To też tutaj proponuje się zawsze zastanowić, bo w Baldur's Gate charakter ma pierwszorzędne znaczenie, jeśli chodzi o naszą grę, i no, jest to najlepsze RPG, prawda? No do, nie? Tutaj wszystko musi mieć znaczenie, więc wybieranie charakteru również. No i oczywiście rol, rzucanie kostkami. Bardzo mi się podoba, że jest tutaj total, podsumowanie wszystkich, bo oczywiście w tym momencie możemy sobie obczaić, sprawdzić, jak te punkty nam się wylosowały dobrze. No wydaje mi się, że teraz nie będę tworzył postaci, jest to proces szalenie czasochłonny i no sami wiecie zresztą. A jeśli nie wiecie, to już wam mówię, że tworzenie postaci w Baldur's Gate to jest osobna przygoda. Więc no, na razie sobie pozwolę to darować. O, okej, okay. Done. Skills, tutaj kolejne rozdawanie punktów, rozdawnictwo, tego jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc nie będziemy się, bo zaczynamy na poziomie 8. Oczywiście, żeby było ciekawie, jest to kontynuacja gry, więc zaczynamy na poziomie 8. No i widzicie, że tutaj nie ma nic losowego. Okej, dobra, done. I teraz, o czym chciałem powiedzieć? Zacznijmy. A, dziecię Bala się przebudziło. No. Zaczynamy nową grę. Chciałem wam pokazać interfejs właśnie, czyli... No i kilka smaczków, bo tutaj, żeby nie było tak pięknie. Najpierw musimy dostać swoje. Zostawiam ten gameplay, żebyście zobaczyli anglojęzyczną wersję. Bo nie wiem, jak dla was, dla mnie jest ciekawostką. No, więc zaraz przewiniemy sobie ten to intro z zawiązaniem akcji, swoją drogą cholernie intrygujące, bo no, tutaj oczywiście oznaczenia spoilerów
będą. Animacje czarów, jak widzicie, są inne, lepsze, ulepszone. Wszystko jest enhanced. Idzie nasza różowa Imoen. No, Imoen, dobrze, że już nie mówisz z rosyjskim akcentem. Bardzo się cieszę. Okej. Chodźmy. Chodźmy, siostrzyczko. No i tak. Jak widzicie, interfejs w Enhanced Edition jest totalnie inny. No, totalnie, no tak, totalnie inny. Jest tutaj tak dużo zmian, że aż trudno je wszystkie w tym momencie na szybko podsumować. Tak więc nie będę, powiedzmy, omawiał ich tak dokładnie. Ale możecie sobie szybko rzucić okiem na to, co warto. Przede wszystkim, co mi się bardzo podoba, pełna obsługa HD, pełna obsługa urządzeń dotykowych, tabletów. No i zoom. Możemy sobie zoomować i oddalać ekran. To jest genialna sprawa, tego nie było i żaden mod tego nie oferuje prawdopodobnie, z tego co wiem. A jeśli tak, to na pewno nie tak dobrze. Okej. Dobra. Skórzana zbroja. Okej. Nie będę robił pikselozy. No i tak, mamy nasz ekwipunek, bardzo fajnie opisany, klasa pancerza, punkty życia, wszystkie statystyki, takie jak trako, takie jak obrażenia. Jeśli nie wiecie, co to trako, to nie martwcie się. Trzeba być naprawdę niezłym nerdem, żeby liczyć sobie w biegu trako, ale spoko. Mamy kartę postaci właśnie z trako, liczbą ataków, wiedzą, wszystkim. Mamy informacje o naszej grze, o ilości zabitych wrogów i tak dalej. No i oczywiście najważniejsza sprawa, nasz dziennik, nasz bardzo, bardzo rozbudowany dziennik. Jest to chyba jedyna gra, w której używałem własnych notatek. Bo rzeczywiście w pewnym momencie liczba i skomplikowanie questów i zależności między nimi są no bardzo, bardzo duże. No więc samo to, że się używa wbudowanego dziennika, no i czyta się to, co tutaj, te całe sążniste artykuły, naprawdę tekstu, to są tysiące stron tekstu, więc no jest to przygoda życia, taki Baldur's Gate. No, opcje, możemy sobie jeszcze przejść przez opcje. Jak widzicie, wszystko jest ulepszone, jeśli chodzi o czytelność. No i co? No i tyle. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, to grajcie w Baldur's Gate, to raz. Dwa, powiedzcie mi, czy przypadkiem nie chcielibyście długiego let's playa, bo myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia, zwłaszcza, że nie robiłem żadnych materiałów. No, opis ciałka. Żadnych materiałów nie robiłem z Baldur's Gate Enhanced Edition, poza wrzuceniem trailera. No i, o, ciekawi jesteście, jak mówi Minsk po angielsku? Minsk will be free! These bonds will not hold my wrath, but will be liberally kicked in good measure! No, jak Arnold Schwarzenegger troszeczkę. Ten... Okej. Dobra. The bars, they bend and twist with my berserker strength! Minsk and Boo are free! Now you will not! No! Ooh! Ooh! Oh, you are a smart one. I understand now. You said what you did just to get me mad. Mad enough to break free. You are as smart as Boo sometimes. Miński Boo, sam gotowy.
Okej. Dobra. Lecimy. No. Minsk and Boo stand ready. Where Minsk goes, evil stands aside. Wydaje mi się, że polskie głosy to jest mistrzostwo świata i żaden, nawet oryginalny aktor nie przebije naszych lektorów, bo Baldur's Gate, wiadomo, no, najlepsza gra RPG oczywiście i najlepsze udźwiękowienie, najlepsza lokalizacja, w jaką kiedykolwiek grałem. Dobra, kończmy, bo mówiłem o tym, że kończymy. Mieliśmy zobaczyć sobie początek gry, mieliśmy sobie zrobić szybki sneak peek, żeby was może trochę zachęcić. No i przede wszystkim przypomnieć wam, istnieje coś takiego jak dobre RPG, świetne RPG, genialne, które nie ma sobie równych po prostu. Krótko mówiąc, zwłaszcza, że wiele osób pominęło Baldura jedynkę lub też nie do końca było nim zachwycone, a dwójka zniwelowała wszystkie wady, które ktoś tam gdzieś jedynce zarzucał. Także nawet jeśli się nie przeszło historii na Wybrzeżu Mieczy, Candlekeep, nawet jeśli się nie było we Wrotach Baldura, to naprawdę nic nie szkodzi, bo Amn czeka. Amn jest genialne i jeszcze większe i jeszcze bardziej rozbudowane niż było. Ja jestem osobiście, no po prostu nostalgia overload, tyle wam mogę powiedzieć. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że wyszła taka inicjatywa i wszyscy, którzy gdzieś tam zarzucali, że skok na kasę i tak dalej, to otóż mówię nie, to nie jest skok na kasę. Wiadomo, biedne złotóweczki w porównaniu z dolarem przegrywają i to jest w zasadzie jedyny nasz problem, ale jeśli ktoś nie ma Baldur's Gate, nigdy jeszcze nie grał, to teraz jest dobry czas, żeby najpierw zagrać w pierwszą część, która jest świetnie spolszczona, między innymi przez fanów, a i w drugą, która prawdopodobnie niebawem doczeka się spolszczenia i będziemy mogli się nią cieszyć tak bardzo jak tą pierwszą częścią. Okej. Dobra, nie przedłużam, bo gadałem, a nic nie zrobiłem. Dobra, okej. W takim razie trzymajcie się, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia w Amn, gdzieś w Atkatli, bo no, kto wie. Tutaj bardzo istotną rzeczą, o której jeszcze nie mówiłem, jest multiplayer, gdzie multiplayer został przebudowany na nowo, ale o Baldur's Gate, tak samo jak o zmianach, które teraz zaszły, można by mówić godzinami i się nie powtarzać, bo taka to jest produkcja. Dobra, trzymajcie się, zachęcam, polecam, pozdrawiam i do usłyszenia, cześć!